trochę na młodzieży. Z pierwszego liceum zakopanego. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, Pani Kurator, wszyscy Państwo, zgodnie z urzędami, stanowiskami, nauczyciele różnego typu szkół, z różnych rejonów. Ja widzę, że Pani Dyrektor przyniosła wodę, czyli mam nie lać wody, tylko mam mówić konkret. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za to początkowe zobowiązanie. Szanowni Państwo, wychowanie do wartości, praca nauczyciela. Czy nauczyciel pracuje? Czy nauczyciel zarabia? Praca nauczyciela, jak mówił Jan Paweł II, to praca wolności. Nie ma dobrego bycia nauczycielem bez wolności, bez odpowiedniego zagospodarowywania wolnością. Nie ma wolności bez świata wartości. A cóż to takiego praca? To właśnie krakowianin, profesor z Krakowa, ksiądz profesor Józef Tischner powiedział, że praca to porozumienie człowieka z człowiekiem. Dla tworzenia dóbr kulturowych, dóbr materialnych, dóbr ponadczasowych. Nauczyciel pracuje. Nauczyciel nie zarabia. A praca, jak powiedział kardynał Wyszyński, Stefan kardynał Wyszyński, to składanie ofiary ze swojego życia. Nie chcę tutaj być człowiekiem patosu, ale w etosie nauczyciela musi być to, co było zawsze w kulturze polskiego nauczyciela, ofiarność. Musi być ów wolontariat. Musi być owo stawianie siebie ponad godziny. Musi być owo stawianie siebie ponad trudności. Nie ma pracy bez godności. Wtedy jest najemstwo. Wtedy jest niewolnictwo. W etosie pracy nauczyciela pierw trzeba widzieć i pokochać nauczycielską godność. Ową godność, która ma wymiar ponadczasowy. Ową godność, która ma wymiar międzypokoleniowy. Nauczycielu, pokochaj swoją godność, ową fundamentalną wartość, na której i poprzez którą budowany jest świat wartości. Ten podstawowy świat wartości wspomniany przez arcybiskupa Jędraszewskiego, szelerowski świat wartości, dobra, prawdy i piękna. Nauczyciel pracuje, bo ma swoją godność, a z pracy nauczyciela wynika dopiero to wszystko, co nazywamy godziwością. Godziwością, której na imię
klimat nauczycielskiej pracy, bezpieczeństwo nauczycielskiej pracy, miłość w pracy, relacje między tymi, którzy zarządzają, a tymi, którzy są, jak to się mówi, w szeregach dnia codziennego. Praca nauczyciela to wartość. Wartość jest po to, mówił Tischner, by ocalić piękno człowieka. I praca nauczyciela jest po to, by ocalić piękno młodzieży, dla której pracujemy i z którą doskonalimy siebie. Praca nauczyciela jest dla piękna nie tylko dusz, ale piękna demokratycznego ładu w społeczeństwie w skali mikro, czy też w skali makro. I szanowni Państwo, nauczyciel wychowuje. Wychowuje do wartości. A cóż to takiego jest wychowanie? Boże kochany, ileż tych mądrych definicji od klasyków, których lubimy cytować, wymądrzać się. Ale jedno jest pewne, co powiedział Kierkegaard. I tak się zastanawiam, czy dzisiaj nie jest to obecne. Ów myśliciel stwierdził, nauka nie myśli. Nauka kombinuje. O, można byłoby tutaj z Kierkegaardem sobie teraz trochę podyskutować. Ale ja zapytuję, czy właśnie dzisiaj nie ma więcej kombinowania ponad etos myślenia pełnego, jak powiedział święty Jan Bosko, myślenia pełnego miłości. I cóż to jest wychowanie? Wychowanie to praca. To praca człowieka z człowiekiem. Nad dobrem, które jest w człowieku. Nad prawdą, która jest w człowieku. Nad pięknem, które jest w człowieku. I towarzyszenie temuż człowiekowi, by bez lęku, bez masek sztucznych mógł to dobro i piękno z siebie wydobywać. Wartości są po to, by ocalić piękno człowieka. Szanowni Państwo, pamiętam nie tak dawno, ktoś mnie poprawił w Tarnowie podczas konferencji dla nauczycieli, kiedy powiedziałem, że nie jestem pamiętliwy, właściwie też nie, ale lubię pewne rzeczy zakodować. Powiedziałem, że o wartościach powinno się jak najmniej mówić. Żeby ich nie przegadać. Wartości powinno się czynić. Wartości domagają się internalizacji, domagają się uwewnętrznienia, żeby każdy z nas zachował swoją tożsamość. Żeby każdy z nas, jak to mówi młodzież, na luzie, nie bójmy się tego słowa, na luzie, to nie chodzi o nihilizm, ale w spokoju,
w zaufaniu spotykał się z drugim człowiekiem i tworzył dobro dla drugiego człowieka, dla następnych pokoleń, czerpiąc z poprzednich mądrości. Szanowni Państwo, nauczyciel to skarb. Ale jaki nauczyciel? Odpowiedź mamy w Ewangelii. Młody człowiek przychodzi i mówi: nauczycielu dobry, co mam czynić? Oto wartość bycia nauczycielem. Nauczycielu dobry. Nauczycielu, który jesteś drogą, po której mogę bezpiecznie iść. Nauczycielu niezadufany w swoją wiedzę, ale ponieważ wiedza ma to do siebie, szanowni Państwo, że zgodnie z prawem entropii zmienia się co 2, co 3 lata. My, przyjmując studentów na pierwszy rok, jesteśmy świadomi, że po 3 roku już ta wiedza jest nieaktualna. Jakże się cieszę, że jako nauczyciel, pani redaktor, prowadząca, powiedziała na początku takie słowo, że żyjemy w chaosie. To jest prawda. To jest wymiar entropii. I w tym chaosie trzeba nam, jako wartość, nade wszystko przyjąć program porządkowania, układania, żeby ład społeczny był we mnie, a ja, żebym ten ład społeczny mógł tworzyć. Szanowni Państwo, obraz, który chyba każdy z nas ma w sercu. Obraz tego miejsca, specyficznego miejsca, kochanego miejsca. To miejsce mówi historię, ale to miejsce mówi świadectwem. To miejsce mówi przyszłością. To miejsce mówi tolerancją. To miejsce mówi dialogiem międzynarodowym. To miejsce mówi, chcę powiedzieć inaczej, to miejsce jest słowem. Nie tylko słowem w kategorii werbu, w kategorii mówienia języka, ale słowem, z którego mogą rodzić się i rodzą się wspaniałe czyny dla pracy nad sobą konkretnego nauczyciela, konkretnego zarządzającego, ale czyny do tego, by także formować siebie nawzajem, by także być tym promieniem nadziei dla dzieci i dla młodzieży. Szanowni Państwo, pozwólcie, że trochę na koniec sprowokuję. Sprowokuję obrazem, który już drugi raz powtarzam. Przepraszam, że jeżeli niektórzy już go słyszeli. W jednej z gazet był obraz dziecka siedzącego w ławce. A nad tym dzieckiem nauczyciel i rodzic, uśmiechnięci, a równocześnie zatroskani, rozmawiają, co czynić, by kształtować dojrzałego człowieka i obywatela. I drugi obraz. Nauczyciel w ławce, a nad nim
dziecko i rodzic, z otwartymi ustami, zaciśniętymi pięściami. I trzeci obraz. To ten obraz, który w kategorii samorealizacji, samokształcenia, samoedukacji każdy z nas dzisiaj sobie namaluje. Obraz siebie jako nauczyciela. Obraz siebie jako człowieka pracującego z człowiekiem, z dzieckiem. Jan Paweł II w ONZ-cie powiedział tak. Wychowanie do wartości kształtuje osobowość. Osobowość indywidualna, a przez to osobowość, która harmonijnie, która z wysiłkiem i odpowiedzialnością, w wolności kształtuje społeczeństwo. Za nieuczesane myśli przepraszam i kłaniam się serdecznie Państwu.